Dzień dobry Państwu, wita kapitan Lisowski wzmocniony Markiem Meissnerem. Dzień dobry Państwu. Zauważyłem, że ostatnio parę osób, które ze mną rozmawia, bardzo zwraca uwagę na sympatyczny zwrot wzmocniony, ale to jest prawda. Kurde, no takich trzech jak nas dwóch to nie ma ani jednego. Ani jednego, dokładnie. Więc tak jest. Szanowni tradycyjnie dwóch łysych na początek tygodnia, tak. Tak. Dobrze tutaj nam mamy to robi. Kilka spraw na pocieszenie, bo już niektórzy... Wiesz co, Maćku, ja widzę, że taka narracja się pojawiła bardzo niebezpieczna, taka narracja, no 115, który, czy 100 tam prawie 20 dzień wojny, no to już, prawda, dosyć tego oporu, Rosja wygrywa, no przecież Rosja musi wygrać, bo to jest Rosja. I tu powiemy nie. I co z tego? Tu powiemy nie. Właśnie, co z tego, że to tyle wiesz, trwa? Tak, zacznijmy od tego, że jest w nas jakiś taki przeklęty polski kompleks Rosji. Kompleks Rosji, który polega na tym, który się gdzieś tam narodził w XVIII wieku, jak nas częściowo ta Rosja rozebrała, potem te dwa nieudane powstania, krótki antrakt, prawda, II Rzeczypospolitej, boż to tylko można antraktem nazwać, prawda, a potem mamy znowu 17 września, znowu mamy PRL i narodził się w nas taki przeklęty kompleks Moskwy, że Moskwa który wygrać musi, bo jest Moskwą. Nie do tego dodajmy jeszcze znane zdanie, zwrot i rozkaz carycy Katarzyny o tym, jak należy rozbijać od wewnątrz naród polski, upadlać i wyłączać z niego ciekawe jednostki, żeby się ich albo pozbywać, albo je rusyfikować, albo kupować wręcz. Do tego dodajmy, no jakby to powiedzieć, to, że temat niewygodny, ale wiele majątków polskiej szlachty zostało zajętych przez carat za udział w powstaniach, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, tak? I gdzie te majątki trafiły? No bynajmniej nie do polskich rąk. I to wypaczyło w znacznej mierze część polskiego ziemiaństwa, które już potem nazwijmy to bardziej ziemiaństwo niż szlachta. To też nie jest tak, że one właśnie niestety, była taka praca, w której była mowa o tym, gdzie te majątki trafiły i niestety one trafiły w bardzo dużej mierze do tych kupionych albo nawróconych. Tak, do konwertytów różnego rodzaju. Dokładnie. Których nazwiska były brane od nazw miast lub dni tygodnia lub miesięcy w roku. I tak ale to zostało. Ale to też, słuchaj, właśnie konwertytów, pewnych szczególnych konwertytów na Wielką Ruś. Na też. Wielką Ruś. Tak, i to właśnie w nas zostało. Tamten niestety temat, jeżeli mówisz o Litwakach, to jest zupełnie inna sprawa, bo tutaj jest taka jedna nieprzyjemna historia, o której my nie chcemy pamiętać, mianowicie to, że tak naprawdę była bardzo duża emigracja tych Żydów potem do zachodniej Europy i tutaj majątki powielekroć robiliśmy my. Dlaczego? Rubel w złocie był dolarem XIX-wiecznej Europy. Tak. Mój pradziadek urodził się w Krzywym Rogu, dlatego że jako poddany austriacki mój prapradziadek, ponieważ w Austrii nie było takich pieniędzy, a on był inżynierem, pojechał zarabiać tam. Po czym w odpowiednim momencie wrócił do austriackiej, austro-węgierskiej ojczyzny, żeby wziąć udział w I wojnie światowej po właściwej stronie i zarobić żelazny krzyż za zestrzelenie rosyjskiego aeroplanu. I ja ci powiem, takich życiorysów mamy bardzo wiele. Bardzo wiele i właściwie mówienie o czymś, że tutaj mamy taką, no, taką czystą ojczyznę, to jest takie, przepraszam, pieprzenie, no, ale to tak, już jest inna sprawa. Ale dobrze, trzeba też do powiedzieć, naszych baranów, że w drugiej połowie XIX wieku w Rosji i nie tylko w Rosji synonim polski księgowy i polski przedsiębiorca było bardzo pozytywnym polski zwrotem. Inżynier był taki, polski, tak, polski inżynier też. No, tak, tak. Moje relacje tak, z Ameryką się. Południową i w tamtych krajach, Polacy budujący kolej, odkrywający złoża mineralne w tym wszystkim. Oczywiście, do Mejko. Tak, no, tak, 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 bardzo rzeczy. Wiele.
Tak, bardzo wiele. Malinowski, Domejko, no, tam Malinowski. To są nazwiska, które są symbolem tego, dokładnie, że tamte kraje ruszyły w industrializację i rozwój. Dokładnie. Mamy się kim pochwalić. Mamy się kim pochwalić, ale jakoś tak dziwnie nie chcemy. Jakoś no, tak albo słabo nam to idzie. Albo słabo nam to idzie. Zawsze a nasze ambasady jakoś tak bynajmniej nie celują w tym, żeby to dobrze... Nie. Właśnie o to chodzi, a mielibyśmy co pokazać i o czym powiedzieć. Znaczy jest to świetny, jak to się mówi, background, czyli podstawa do tego, żeby budować lepsze relacje z bardzo wieloma krajami. Natomiast tak, zanim pójdziemy dalej, chciałem, no wiesz, tą taką standardową prywatę dotyczącą zachęcania do lajkowania, do udostępniania, komentowania, do nieprzewijania reklam, jeśli to tylko możliwe, za pewnymi wyjątkami, które omówiłem już we wcześniejszym vlogu, oraz zachęcam też do wszelkich form wsparcia dla kanału Kapitan Lisowski, łącznie z Patronite'em na czele. A no, teraz dobrze, przejdziemy do sytuacji. Jak zanudziliśmy naszych widzów, to teraz opowiemy sobie o tym, jaka jest sytuacja na froncie. I pojedziemy od góry, czyli front północny, kierunek Charkowa. No, Charków bywa ostrzeliwany, ale te ostrzały idą w tej chwili, to już wiemy jednoznacznie, że one już idą zza granicy rosyjskiej. Natomiast dokładnie, ukraińskie już... ataki idą na Chłubokie. Na razie nie było zepchnięcia Rosjan do samej granicy. To jest takie powolne spychanie rosyjskich przyczółków, tak, ale powiedzmy sobie szczerze, dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy nie bardzo mogą cokolwiek poradzić na to, że Rosjanie z zagranicy kapaniną, ale wciąż dosyłają swoim nowe siły, czyli ludzi i amunicję po to, żeby po prostu te jednostki, te przyczółki tam utrzymać. Tak, żeby one trwały. Ale wiesz co? Żeby tam były, żeby tych Ukraińców tam zablokować na tych trzech, no w sumie połączonych, ale bardzo niewielką, dwukilometrową przestrzenią mniej więcej przyczółków. I to, teraz muszę przypomnieć swój stary vlog, chyba sprzed roku, kiedy mówiłem o tym, co się może wydarzyć, jeżeli dojdzie znowu do gorącej fazy konfliktu i będzie ta wojna, która się w końcu wydarzyła, to powiedziałem, że jeżeli to będzie tak jak w 2014, to będzie to jak gdyby ukraiński żołnierz mógł walczyć tylko jedną ręką, bo drugą ma przywiązaną z tyłu za plecami. Za plecami, i dotyczyło tak, to właśnie rosyjskiej artylerii i ostrzałów z terytorium Rosji, gdyby wojna dotyczyła samego Doniecka i Donbasu i była wypowiedziana na przykład przez Ugandę i Donbabwę, a nie przez Rosję. W sytuacji, kiedy to Rosja napadła, jest Ukraińcom łatwiej się bronić, aczkolwiek na pewno jest presja międzynarodowa, żeby nie wchodzić na terytorium, które zawsze było terytorium rosyjskim. Ale co zrobili Rosjanie w ciągu ostatnich trzech dób? Te ataki terrorystyczne na infrastrukturę cywilną. I powiem tak, nie wiem według mnie, jak długo Ukraińcy zdzierżą, żeby nie rozpocząć adekwatnych terrorystycznych działań na terytorium rosyjskim przez swoich agentów albo siły specjalne. Nie wiem, jak długo oni wytrzymają. Tak, ja nawet wiem, jaki będzie cel tych ataków. Baza logistyczna i centrum logistyczne. Wszystko dookoła Białgorodu będzie płonąć. Ale uważam, że oni pójdą dalej. Nie będą mieli skrupułów. Możliwe, ale moim zdaniem oni przede wszystkim się skoncentrują na bezpośrednim zaopatrzeniu wojsk i na tych miastach, w których są centra logistyczne i depoty rosyjskie, ponieważ w ten sposób można ubić dwa wróble jednym strzałem. Dokładnie. To znaczy masz atak przeprowadzony i jednocześnie masz o wiele mniejsze zaopatrzenie dla jednostek na froncie, bo magazyn zniszczony, spalony, wyleciał. A jaki efekt psychologiczny przy okazji? A przy tym, powiedzmy szczerze, te ataki wszystkie, które były prowadzone za granicy albo Białorusi, albo Rosji. A takich, z którymi żeśmy mieli do czynienia przez ostatnie dwa dni, tam było chyba 15 albo 20, tu 22 M4M, które tak, odpaliły z rejonu Hostomla, te pociski H-22, tak, były prawdopodobnie tak, to jest użyto tak zwanych zabójców lotniskowców do ataku na cele typowo cywilne,
Oczywiście tutaj jest pytanie, czy to jest, ponieważ tam jest trochę starszy typ głowicy radiolokacyjnej. Radiolokacyjnej ja rozmawiałem z kolegą, który się tym zajmuje, cały czas w czynnej służbie, który mi to bardzo krótko skomentował w ten sposób. No wiesz, zrozumiałe, pocisk naprowadził się na największy dach w okolicy. Po prostu. Co oznacza, że ten atak był atakiem obszarowym, nie punktowym. Tam jest magazyn w okolicy, za granicą miasta, tylko że ten magazyn jest w niewielkich obiektach magazynowych. Czyli albo był to umyślny atak, albo atak z nieprawdopodobnym partactwem. Z drugiej strony, albo wypadkowa obydwu zjawisk. Wypadkowa obydwu zjawisk. Z drugiej strony pamiętasz ten atak na Lwów, który albo trafił na stację, dosyć dokładnie. Na stację tak, kolejową. Tak, który dosyć dokładnie trafił warsztat samochodowy. Tak. I to było wyraźne partactwo. Drugie, to wszyscy się śmieli. Pamiętasz, to był chyba trzeci tydzień wojny z ataku kalibrem na ukraiński sztab, gdzie kalibr dosyć dokładnie rozwalił Sławojkę. Tak. W okolicy razem z dołem. To prawda. Kołacznym. No to tak. Była to śmierdząca sprawa. Wybitnie. Cała okolica ponoć do 200 metrów była skażona, nie do przejścia. Ja pamiętam, że koledzy z Ukrainy mi opowiadali, że no to już swoją prywatną wiedzę ujawnię, że poszedł atak i na nich poszedł rakietowy i Rosjanie tak dobrze wcelowali, że pół kilometra za nimi było pole rosnącej kapusty i ta kapusta została zamieniona w kapustę siekaną. No to już natomiast połowa drogi do Kiszonej. Dokładnie. Natomiast w nich nie trafiło ku ich wielkiemu szczęściu, ale powiedzieli mi od razu, że to no cóż, od razu byliśmy pewni, że to nie może trafić, a były to pociski kierowane ponoć. Także tutaj powiedzmy sobie wypadkowa rosyjskiego partactwa i tudzież takiego nastawienia pewnego cynizmu i powiedziałbym zasady Kaliguli. Powiedzmy, widzą na czym polega zasada Kaliguli. Kaligula miał taką dewizę, że niech nienawidzą, byle się bali. Tak. I to jest właśnie to. Moim zdaniem ta dewiza Kaliguli plus rosyjski cynizm w tych atakach się sprawdza. Ale wróćmy na front. Ale starość stosowanej techniki też ma w tym swoje... Ależ oczywiście, że tak. 5 groszy. Ależ oczywiście, że tak. No mamy tutaj koło Białogardu mamy do 20 jednostek WDW w trakcie przeformowania i co ciekawe, WDW dostały nowego dowódcę. Jest nim generał pułkownik Michał Kiepliński, co ciekawe urodzony w Donbasie, i zastąpił na tym stanowisku Andrija Sierdiukowa. Kiepliński to jest człowiek wielokrotnie odznaczany, brał udział w obu wojnach czeczeńskich, był w Syrii, jest znany jako, jak oni mówią w armii rosyjskiej, poganiacz niewolników, i człowiek, który śrubuje wszystkie normy, więc moim zdaniem, jeżeli WDW dostała takiego dowódcę, świadczy o tym, że będzie tam reorganizacja i te jednostki prędzej czy później pojawią się znów na Ukrainie. Tylko myślę, że to będzie jakaś spektakularna akcja. Właśnie, gdyby nie o to chodzi. Wróżyć to na pewno nie na kierunku kijowskim. Myślałem raczej, że Rosjanie zaplanują coś takiego jak taki rosyjski wariat operacji Market Garden, albo też zniszczenie jakichś składów i magazynów sprzętu ukraińskiego, który dostają Ukraińcy z Zachodu. To znaczy, bo tutaj wiesz, ciekawa sprawa, że mamy ten rosyjski SOW i ten rosyjski tak. SOW się nie za bardzo sprawdził. Rosyjski SOW dostał nowego dowódcę. I musi być sukces. Z Afganistanu, tak, znanego z Afganistanu, który wyszedł, był z rezerwy generała Pawiła. Otóż generał Pawił jest naprawdę dowódcą wielkoobszarowym.
wielkoobszarowym, ponieważ waży 127 kilo. Chyba tak? Więcej. No, oficjalny komunikat mówi o 127 kilogramach. Anglicy nie jest piszą, to możliwe, że żeby tak schudł. Ponad 130, tak, ponad 130, natomiast ogólnie powtarza się z zachwytem, że jada 5 razy dziennie, głównie kiełbasę i popija litrem wódki. Także typowy Rosjanin, to tak? Prawda. Tylko po co rosyjskiemu SOW taki propagandowy oficer dowodzący, to jeszcze z rezerwy, z doświadczeniem ostatnim w Afganistanie? Ja myślę, że tu jest jedna zasadnicza sprawa. Rosyjski SOW został spuszczony ze smyczy. Będą dowodzili dowódcy niższego szczebla, a tenże generał będzie robił za szyld. Całkiem możliwe, ale też obawiam się, że będzie taka wielka wola spektakularnej akcji, żeby naprawić tak. nadwątlone ich własne morale oraz dokładnie. Opinie na temat WDW w ogóle. I powiem ci, ja bym stawiał na to, że no, magazyny te sprawy nie bardzo. Miasta też nie WDW, opanują. To WDW to nie, ja mówię w tym momencie. Mówisz o SOW-ach, okej. Okay. O SOW-ach, tak. Ale też nowy dowódca WDW, który chce sukcesu. Tak, ta, o ten to na tak. Czyli to dwie jest, to formacje jest uważające się za elitę elit, które są żądne sukcesu i ja bardziej uważam, że może dojść do prób opanowania lub zniszczenia mostów na Dnieprze, na odcinku od Zaporoża na północ, żeby zniszczyć drogi zaopatrzenia dla Ukraińców. Jest możliwe. To jest bo to możliwe. Są łatwiejsze do opanowania obiekty niż cokolwiek innego w tej sytuacji. Jest możliwe. To jest tak, to byłby cel numer dwa, bo moim zdaniem celem numer jeden będą składy i magazyny, te, które się znajdują 150 kilometrów mniej więcej za frontem, które w tej chwili są dla Rosjan niedosiężne, te 100-150 kilometrów, tam gdzie się odbywa dystrybucja, czyli logistyka ukraińska. Tam myślę, że Rosjanie też się mogą wybrać. Dobrze, no to tak, no to te, w tym momencie mamy temat Charkowa omówiony. Tak jest, na kierunku Iziumu na skutek 4 kontrataków ukraińskich znacząco zmniejszono ten obszar przyczółka rosyjskiego. Tak. Teraz cała obrona ukraińska opiera się całkowicie na linii Dońca-Siewierskiego. Gdzieś o 4-5 kilometrów Rosjanie odepchnięci, nie próbują kontrataków, czyli myślę, że tamten kierunek no jest, będzie w jakiś sposób kierunkiem martwym, przez pewien czas przynajmniej. No, ale przesuwając się na wschód, czyli bardziej na kierunek ku Słowiańsku, no tam tego będzie gromadzonego więcej z tego, co widać, bo bardzo ich ten Słowiańsk będzie interesował teraz. Podbierają. Ja myślę, że oni podbierają z Iziumu, tak, będą podbierali z Iziumu, z kierunku Iziumu oddziały, tam zostaną siły przesłaniania na jakichś tam pozycjach obronnych, natomiast tutaj oni będą, tak jak ty mówisz, oni będą w kierunku na Słowiańsk gromadzili być może jakieś oddziały uderzeniowe i tutaj pytanie, jak myślisz, czego Ukraińcy teraz najbardziej chcą? Czego najbardziej chcą? Wyprowadzenia pod oddziałów z tych takich malutkich worów, które są w rejonie właśnie jeszcze tego tej Popasnej i tak dalej, żeby to wyprostować. A to o tym na porozmawiamy. Południe od Popasnej, tak? Tam o tym porozmawiamy. Svitlodar, czy jakoś tak? Svitlodar, tak ale o, tak, ale stamtąd tam już trwa to, co ty mówisz, to trwa ewakuacja. Tak. Ale ja powiem właśnie, czego chcą, bo mam ustabilizować, no to świętnie posłucham, ale ja bym stawiał na ustabilizowanie nowej, korzystnej dla nich co do przebiegu linii frontu. Tak, na pewno. Worku, na pewno, na pewno. Natomiast tutaj Ukraińcy chcą zmiany pogody, chcą deszczu. No to się modlą. Jak tak? Chcą jak najbardziej deszczu, oberwania chmury długotrwałego. O tym już mówiliśmy, bo rzeki w tej chwili są... Doniec Siewierski, przede wszystkim Doniec Siewierski zaczyna wysychać. I to tak. jest bardzo duże zagrożenie. Oni o tym doskonale wiedzą, także mówią, modlimy się o deszcz. To nawet modlą się ci, którzy w tej chwili walczą w okolicy Chersonia, tak jak moi znajomi Ukraińcy, mimo tego, że mówią, że jeżeli u nich spadnie deszcz,
to wszystko, po czym oni jadą i idą, zamieni się w błoto. Ale mówią, nieważne, ważne, że rzeki przybiorą, ważne, że Rosjanom będzie jeszcze trudniej niż nam. I tu właśnie południowy kierunek chersoński, bo tam są takie problemy, że jak się dowiedziałem i wiem, Rosjanom procentuje stworzenie tych trzech linii obrony i stworzenie i obsadzenie ich takimi oddziałami drugorzutowymi o mniejszej wartości bojowej, bo przy głęboko urzutowanych w głąb pozycjach takie przełamywanie trwa długo. Niestety. Trzeba mieć przynajmniej równowagę w artylerii. Akurat Rosjanie mają jej sporo, chociaż kiepskiej, bo zostawili tą kiepską. Tam na przykład pracują 120-milimetrówki zarówno moździerze, jak i haubice, czyli sprzęt, który od razu możemy powiedzieć naszym widzom jest albo stary, albo bardzo stary, tak, bo 120 mm z wyjątkiem samobieżnych, z wyjątkiem moździerzy samobieżnych, jako artyleria dywizyjna i artyleria pułkowa, to już brygadowa, to już wyszły w tej chwili z użycia na pierwszej linii. Tak. Czyli tam jest jakaś stara artyleria, ale jest po prostu na sztukę, jest strzelanie do pola. Natomiast tutaj mamy taką rzecz, że podobnie dzieje się trochę dalej na kierunku Nikipola, gdzie pozycje rosyjskie są dosyć w takim trudzie przełamywane i tu Niemcy mają taki dobry termin wgryzanie się. Więc wgryzanie się w obronę przeciwnika. Tak jest. Na obu tych kierunkach Ukraińcy wgryzają się powoli w pozycje rosyjskie i tak tutaj na nagłe przełamanie to raczej bym nie liczył. Myślę, że tutaj możemy się spodziewać postępów dosyć powolnych. Rejon Dawidowego Brodu. Tu jest kilkukilometrowy przytułek ukraiński. Ale samą miejscowość Dawidowy Brud przechwycili Rosjanie. Przechwycili, dokładnie, ale to nie znaczy, że te kontrataki rosyjskie przyniosły ten efekt, że przytułek został zwinięty. Nie, przytułek nie. Nie mogą tego przytułka zwinąć. Wyraźnie nie mają siły, tylko tyle, że razem z oddziałami ukraińskimi się poblokowali. Tam się stworzył pat, który potrwa albo do momentu, kiedy Rosjanie będą musieli osłabić swoje pozycje, zabrać część wojsk, co poskutkuje osłabieniem obrony, albo Ukraińcy, ściągnąwszy wojska rosyjskie w ten obszar, zwiną przyczółek, bo zaatakują w zupełnie innym miejscu, żeby Rosjan zaskoczyć. Znaczy, no gdzieś... i podobnie mamy na odcinku od Zaporoża do Dońca. Tu dla odmiany silna, rozbudowana w głąb jest obrona ukraińska. I chyba Rosjanie o tym wiedzą, bo zostawili tam dwie batalionowe grupy bojowe, nie spieszą się z atakami, utrzymują pozycję. W rejonie Doniecka z kolei jest sytuacja dla nich gorsza, bo mają tych przymusowych z Donbabwe, trochę mają sroczników, muszą bronić, co prawda mają dobre, rozbudowane pozycje, ale mają za mało ludzi do obrony. Natomiast po drugiej stronie stoją przynajmniej cztery ukraińskie batalionowe grupy taktyczne. I to jest ciekawy rejon, bo tam Ukraińcy łapią najwięcej jeńców, bo dyscyplina bojowa przymusowych jest ponoć tragiczna. I w końcu przejdźmy do tego najważniejszego momentu, czyli problemu ofensywy na Lisiczańsk, wycofania się z Złotego i Siewierodoniecka. I moim zdaniem tutaj zagrał, tu się zgadzam z Jarkiem Wolskim, że to było wielkim błędem Ukraińców, że Siewierodonieck nie został wycofany znacznie wcześniej. We wtorek, tak. Ale dlaczego? Dlatego, że na tym kierunku Ukraińcy rzucili sprzęt artyleryjski z zachodu, między innymi nasze armatohaubice Krab. Rosjanie zostali zaskoczeni poważnie, ponieśli bardzo duże straty i niestety ktoś z kierownictwa wojny w Kijowie wyobraził sobie, że z Siewierodoniecka można zrobić takie nowe Verdun, takie ukraińskie Verdun, że tam będzie
trwało mimo rosyjskiego ostrzału i zadawało Rosjanom duże straty. I te dwie brygady tam niepotrzebnie stały, traciły siły, a to, że one poszły do Siewierodoniecka i były na wzgórzach, spowodowało, że odsłoniła się prawa flanka, co Rosjanie od Lisiczańska skutecznie wykorzystali, atakując, tak jest, od strony Złotego. I powiedzmy szczerze, straty są duże. Sukces rosyjski spory, ale w kategoriach taktycznych i propagandowych. Tylko. I teraz co Rosjanie mogą zrobić? Co mogą zrobić Rosjanie? Rosjanie oczywiście będą robić salut kremlowski, prawda? Będą usiłowali to przedstawić jako przełom w wojnie. Natomiast, żeby oni to powodzenie wykorzystali, muszą zaraz uderzyć na Słowiańsk i Kramatorsk. Widzisz to? Bo ja tego nie widzę. Więcej, nie, oni muszą te siły, które były zaangażowane w rejonie Siewierodoniecka, w części odtworzyć, co najmniej część z nich zrotować, zluzować. Tak, tak. To znaczy, że musiałby wejść drugi rzut. Którego nie mają. Rozwinąć powodzenie. Nie ma tego. A Ukraińcy, jeżeli rozegrają to mądrze, to jeżeli się wycofają gdzieś na wysokość Słowiańska, Kramatorska i tam ustanowią stałą linię obronną, to będziemy mieli powtórkę, wiesz z czego? Z 1944 roku w Finlandii, z boju pod Talii i Hantalą. Dokładnie w tym momencie jest nawet ukształtowanie terenu podobne i Ukraińcy mogą tak samo zatrzymać Rosjan, jak wtedy zatrzymali Finowie. Dokładnie, a Rosjanie takich analogii bardzo, ale to bardzo się boją, bo historycznie Goliat łamał sobie zęby na małym Dawidzie. Tam. Dokładnie, ale teraz ciekawa rzecz, w jaki sposób oni dokonali tego taktycznego przełamania pozycji ukraińskich. Ja nie wierzyłem za bardzo, kiedy z południowo-wschodniej Ukrainy napłynęły informacje, że tam na tym kierunku walczą muzułmanie. Ale okazało się, że to jest prawda. Dlaczego? Okazuje się, że Rosja rekrutuje na ogromną skalę na Kaukazie, w Dagestanie, Osetii Północnej, tak, to wiedzieliśmy. Karbardyno-Bałkarii, Karaczajo-Czerkiesji, Edgei, Czeczenii, Inguszetii. Biorą wszystkich, którzy mieli jakikolwiek kontakt z bronią. I to nawet dają tych, których podejrzewali o współpracę z islamistami. Najważniejsze, żeby walczyli teraz dla nich. Dają im oficerów, podoficerów, muzułmanów jako tako ostrzelanych oraz ludzi, którzy nie mają tej wiary, ale na przykład narozrabiali na kontraktach, trzeba się ich z jednostek pozbyć. Parszywe dwunastki. Tak, tak. Parszywe owce, czarne owce. Teraz co się dzieje? Tworzą z nich takie widmowe, szare BGB z takimi sprzętami, czyli batalionowe grupy bojowe, z takim sprzętem, jaki jest w składzie tych republik i w magazynach rosyjskich. Oni oficjalnie w ogóle nie są na stanie rosyjskich sił zbrojnych. Czyli są poza ewidencją strat. Tak. Ich zabici, ranni, zaginieni nie liczą się jako gruz 200 czy gruz 300, ale oni są, zwłaszcza, że wypełniają te luki, na których Rosjanom bardzo zależy, czyli luki w piechocie rosyjskiej, bo ci zarekrutowani, tylko najlepsi z nich trafiają do rosyjskiego zmechu na odtworzenie strat. Cała reszta tworzy takie jednostki lekkiej piechoty, które idą bezpośrednio na front. Oczywiście ich poziom wyszkolenia jest różny, od tragicznego do poziomu takiego solidnego, regularnego żołnierza, bo oni biorą ludzi, którzy mieli jakiekolwiek doświadczenie z bronią. Ale ich chęć do szabrowania jest całkiem duża, więc to jest motywacja. Dlaczego? Dla nich. Dlatego, że nie ma nad nimi żadnej kontroli, a nie może być kontroli, ponieważ oni nie są na stanie sił zbrojnych. A trzecia rzecz, dosyć dużo jest informacji o tym, że na głównych kierunkach, gdzie udało się Rosjanom uzyskać powodzenie, występują Wagnerowcy. A tak, wojska regularne de facto służą albo do przetarcia dla nich śladów, rozpoznania bojem, albo tylko i wyłącznie ich wspierają. Czyli ten, kto, znowu freudowskie lustro, ten, kto oskarża o stosowanie najemników, sam ich w głównej mierze stosuje. Dobrze, a więc Lisiczańsk, dalej. Lisiczańsk. Wagnerowcy w wielu miejscach. Tak,
Tak, wagnerowcy. I mówiliśmy o tym, po co oni są. Oni są dlatego, żeby niejako uzupełnić lukę po drugim rzucie, którego tak naprawdę nie ma. I tak samo ci żołnierze z tych widmowych, bojowych grup batalionowych są właśnie po to, żeby niejako wypełnić lukę po drugim rzucie. To jest ta cicha mobilizacja, która jest przeprowadzana właśnie poza Rosją centralną i Rosją wschodnią. Dlaczego? Próbowano w Rosji Środkowej i Wschodniej dokonać takiej niewielkiej, próbnej mobilizacji w maju. Jaki był efekt? Efekt był taki, że było nieprawdopodobne zbiegostwo do Kazachstanu, do Uzbekistanu, nawet do Tadżykistanu. I Rosjanie zażądali, już mówiliśmy o tym jakiś czas temu, list tych ludzi. Kazachstan ich odesłał. Odesłał ich po prostu na drzewo, więc teraz widać jednoznacznie, że to się nie uda. Nie uda się zrobić mobilizacji w zaplanowanej wysokości w Rosji centralnej i w Rosji wschodniej. Znaczy, za to, masz na myśli jednak bardziej ten pobór standardowy nawet. Tak, pobór standardowy, dokładnie. Z tym, że to by było ponad pobór standardowy. Już. Byłoby. Bo pobór standardowy to tam się usiłuje przeprowadzać. I było tak między innymi, że region Swierdłowska bodajże dostarczył 12% zaplanowanych. 12% rekruta. 12% rekruta. To już jest poziom nieprawdopodobnie niski. To znaczy, że lokalne siły bezpieczeństwa zaczynają odwiedzać każdy dom i pytają o to, gdzie są poborowi. Tak, a tych ludzi po prostu nie ma. Albo nie zaglądają tam, gdzie spodziewają się oporu. Też możliwe. I tutaj mamy ciekawą rzecz. Margarita Simonian i kilku polityków rosyjskich w takim programie cotygodniowym, to są takie nowiny ze świata, powiedziała, tak jakby się wysypała, ale oni to potwierdzili, że następna będzie właśnie rekrutacja w tych byłych republikach Azji Środkowej. Czyli wygląda na to, że najpierw rekrutacja na Kaukazie do tych widmowych batalionowych grup bojowych, a jak się tamtejsza... Pula wyczerpie. Pula wyczerpie, możliwość rekrutacji skończy, to wtedy Rosjanie pójdą do Azji Środkowej, tylko pytanie, czy władze tamtejszych republik zgodzą się na rekrutację, a jeżeli by ich Rosja miała przekupić, to czym im zapłaci? Bo o tej rekrutacji już mówiono tak bez ogródek i z dużą pewnością siebie. Znaczy wiesz, po drodze jeszcze jest temat Białorusi i tego, co tam jest i czego Rosja chyba zażądała z jakiegoś powodu na swoje własne potrzeby, bo to też może korespondować. To zaraz o tym powiemy, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie są zdjęcia, które ujawniają, że z jednego z największych depotów rosyjskich magazynów amunicji... Białoruskich. To jest, tak, białoruskich, ale tak naprawdę już w tej chwili one kontrolowane przez Rosję. Temu, tak, są przejęte przez Rosję. Jako zbir. Tak, to jest broń na Jagara i tam jest pojemność 150 tysięcy ton, 46. baza magazynowa i wyjeżdżają z niej praktycznie na okrągło transporty, przy czym taki jeden transport to jest 20 ton amunicji na wagon kolejowy i 2400 ton jednego dnia poszło z Białorusi do Rosji. Gdzie to jedzie? Oczywiście jedzie w okolice Białegorodu. I tu mamy ciekawą sprawę. Jeżeli prawdą byłyby stwierdzenia, że rozchód amunicji dzienny wynosi 60 tysięcy pocisków, to w takim razie taki jeden transport wystarczyłby tylko na jeden dzień, co jest absolutnie niemożliwe. Nie daliby rady operować tak wagonami nawet. Tak, dokładnie. Logistyka by nie
dała rady zaopatrywać w takim tempie oddziałów frontowych, bo to przecież idzie do depotu w okolicach Białogardu i stamtąd musi być rozwożone. Czyli na pewno, to jest dowód na to, że na pewno nie ma dziennego rozchodu wydatku 60 tysięcy ton, 60 tysięcy pocisków. Natomiast no tak. Wiemy, że to, co wyjeżdża z Baronnej Góry, to jest amunicja 152 mm i 122 mm rakiety kierowane. I tu już mamy wskazówkę. Tu już mamy, Maćku, wskazówkę, że jeżeli pobierają to z magazynów, które są na Białorusi Zachodniej, czyli w okolicach, no tak, tego uderzenia NATO, które by miało tam nastąpić, to po pierwsze, oni się całkowicie tego uderzenia NATO nie boją, wiedzą, że żadnego ataku NATO nie będzie. To jest tylko, jakbyśmy powiedzieli w Polsce, mowa do ciemnego luda. Natomiast to również znaczy, że oni sami nie wykonają ataku stamtąd, bo zabierają dostępny, zbędny im zasób. Zabierają zasób, który praktycznie rzecz biorąc przydałby się bardzo armii Białorusi, gdyby ta armia miała zamiar zaatakować Ukrainę. Więc to wszystkie wycieczki słowne pod adresem Estonii i Litwy są tylko i wyłącznie wycieczką słowną. Dokładnie, a mamy jeszcze jedną bardzo interesującą wskazówkę. Jeżeli zabiera się z oddalonych depotów znajdujących się na krańcach teatru operacyjnego, to znaczy, że te bliższe już są całkowicie puste, co oznacza, że magazyny w środkowej Rosji właśnie pokazały dno. I to dla Ale jest jeszcze jedna możliwość. Czyli? Taka no nie aż tak pozytywna. Układ torów ze wschodu na zachód jest dosyć policzalny co do liczby, tak? I one, te tory, są zapchane ruchem wojskowego zaopatrzenia. A puszczenie tego innymi szlakami kolejowymi z innego miejsca powoduje, że zwiększa się przepustowość, bo nie używa się tych samych tras, którymi idzie z głębi ze wschodu. Tak, tylko że tu ci mogę odpowiedzieć, że Rosjanie zorganizowali logistykę w miarę sprawną samochodową w tej chwili, bo kolejowa im zaczęła siadać już w marcu. Także można powiedzieć, że i to, i może być, może, mogą być korki, ale może być także to, że najbliższe magazyny głębokiego składowania, z którą tą amunicję trzeba przewozić, są dosyć daleko, bo te, które były bliżej, już zostały wyeksploatowane. No dobrze, ale no, oby to była ta wersja rozwoju wydarzeń, bo no co by tu powiedzieć, każde utrudnienie w rosyjskiej każde logistyce jest dla na Rosjan, rękę Ukrainy. Tak, jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. I tutaj trzeba powiedzieć o jeszcze jednej zasadniczej sprawie, zmianach. Zmianach, jakie mamy w dowództwie rosyjskim. Tak. Bo tutaj mamy poza, już powiedzieliśmy o Sofie, już powiedzieliśmy o WDW, a tutaj mamy ciekawe zmiany na samym szczycie. Generał Dwornikow, który przejął całą operację w momencie, w którym ona była bliska zapaści, całą tą operację specjalną tak zwaną, odchodzi. Odszedł praktycznie po cichu. Oficjalnie nic nie wiadomo o tym odejściu. Przestał pojawiać się w mediach, przestał pojawiać się w wzmiankach jako dowódca frontu, natomiast zaczął pojawiać się wiceminister obrony Gennadij Żydko. Kto to jest Gennadij Żydko? To jest były dowódca wschodniego okręgu wojskowego, od jesieni ubiegłego roku wiceminister obrony do spraw wojskowo-politycznych, czyli politruk. Dlaczego politruk bierze stanowisko szefa frontu, bo to można nazwać zgodnie z terminologią rosyjską frontem, po generale liniowym? To trochę tak wygląda jak obrona Stalingradu, kiedy kierował nią Chruszczow. Tak, dokładnie, ale tu mamy dwie wskazówki.
Pierwsza wskazówka jest taka, że Żydko być może idzie w górę i potrzeba do sztabu generalnego wyżej i potrzeba, żeby miał jakieś doświadczenie bojowe. Druga jest taka, że znamy taktykę Dwornikowa. Ona była dosyć prosta, była adaptacją taktyki Kutuzowa i mówiła bystrota i natisk, czyli szybkość i napór. Napór opłacany życiem żołnierzy. I rzeczywiście jego rządy, można powiedzieć, że jego rządy nad rosyjskimi siłami zbrojnymi już się wsławiły nieprawdopodobnymi stratami. Być może jego koncepcja wojny była zbyt prosta i zbyt kosztowna dla Moskwy. A Żydko został mianowany jako pas transmisyjny. W tym okienku pogodowym tak to się skończyło, ale naprawdę co niektóre zamiary były bardzo śmiałe i miały duże szanse powodzenia. Dokładnie. To, że się tam powiodły w 1/3, to już jest inna sprawa. Natomiast tutaj mamy w tym momencie też i tak jakby coś taki powrót do przeszłości, kiedy na przykład operacją w rejonie Orła, czyli na Łuku Kurskim, kierował bezpośrednio Stalin poprzez dyrektywy. Ja podejrzewam, że to też o to chodzi. Żydko jest tylko pasem transmisyjnym do Moskwy. Teraz Moskwa przejmie kierowanie operacją specjalną, czyli wojną na Ukrainie. Tylko kto w tym momencie w Moskwie będzie tym głównym strategiem zagadnienia? Bardzo ważne pytanie, bo pytanie, na ile będzie sztab generalny, ale na ile będzie kierownictwo polityczne na Kremlu. I tu od razu może powiedzmy, że jeżeli byłoby to kierownictwo polityczne na Kremlu, to co to oznacza? Że będzie degrengolada i nie będzie właściwego dowodzenia. To jest jedno. Natomiast oznaczałoby to, że operacja specjalna, czyli najazd na Ukrainę, zbliża się do swojego schyłku. Tak, to też jest wtedy możliwe, bo jak się odpowiednio opracuje, co jest celem i wyznacznikiem zwycięstwa, to wtedy władza polityczna kierująca działaniami wojska jest w stanie dopasować okoliczności frontu do tego, co chcą. Dokładnie. Mało tego, jest w stanie tak pokierować zadaniami poszczególnych jednostek na szczeblu operacyjnym, żeby one niejako wpasowały się w ten schemat. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy od początku osiągnąć. Dlatego jeżeli pokusiłbym się po raz pierwszy o jakąś taką łagodną prognozę zakończenia wojny ukraińskiej, powiem szczerze, według mnie zostanie zakończona przy Zielonym Stoliku. Przy Zielonym Stoliku na pewno, tylko kiedy i u kogo stolik będzie stał? Stolik będzie stał poza Rosją i poza Ukrainą. To na pewno. Wyobrażam sobie dwa miasta i chyba najprawdopodobniejsze jest to pierwsze, Wiedeń. Austria zawsze była łącznikiem, to prawda. Dokładnie. Dokładnie. Bardzo dobre kontakty mają tam Rosjanie. Zachód też ma nie najgorsze. Wiedeń jest znany z różnych inicjatyw swego czasu w latach 70. Konotacje są z tamtych inicjatyw jeszcze dosyć pozytywne, więc ja myślę, że jeżeli miałbym się pokusić o jakiekolwiek przewidywanie, to Zielony Stolik w Wiedniu lub Madrycie. No, Madryt był moim drugim, zwłaszcza teraz po tym spotkaniu na szczycie NATO, na koniec czerwca będzie drugim miejscem, co do którego można się pokusić. No i Hiszpania aż tak... Jeden bardziej by Rosjan bronni do Ukrainy nie byli, więc też są w miarę neutralni dla Rosjan. Jeden by nawet bardiej pasował. Zdecydowanie bardziej by pasował. Tak, także, ale póki także, co także myślę, no, wewnętrzna sytuacja, wola polityczna Ukraińców no jeszcze do tego nie dopuści. Nie, i nie dopuści bardzo długo, dlatego że tu chodzi o jedną zasadniczą sprawę. Moim zdaniem celem bieżącym Ukrainy jest w tej chwili odzyskanie
odzyskanie, raz, że obrona słowiańska, obrona kramatorska, być może w najlepszym wariancie zatrzymanie gdzieś Rosjan na linii Bachmutu. Natomiast jeżeli chodzi o inne obszary, moim zdaniem odzyskanie Chersonia z przyległościami i zepchnięcie całego rosyjskiego naporu do Dniepru. Tak, to na pewno, żeby mieć tutaj spokój. Naturalne, naturalne granice, że tak powiem. Granice, tak. I czas na odtwarzanie zdolności. Czas na odtwarzanie zdolności. Znaczy wiesz, wygląda na to, że Ukraińcy bardzo mocno kitrają swoje odtworzone lub odtwarzane brygady. To jest te 30 kilka batalionów, które no, trochę tak mitycznie, ale one naprawdę istnieją. I oni szkoląc je i zgrywając z nowym sprzętem, chociażby M113 i tym podobne, to wszystko jeszcze ciągle trwa i oni tych jednostek jeszcze nie użyli. Oni robią to przez pół roku, minęły miesiące cztery. Tak, jeszcze ale zasadnicza sprawa. Dwa miesiące to potrwa. To dla, nawet myślę, że tak, ale myślę, że tutaj mamy jeszcze z inną sprawą do czynienia. Tu mamy do czynienia z czymś takim, że ukraińska sfera informacyjna się zamknęła. Tak. Oni teraz bardzo dbają o to, żeby nie było żadnych informacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób ujawnić ich ewentualne zamiary teraźniejsze lub przyszłe. A nie jedną stratę ponieśli z tytułu źle przekazanych lub przedwczesnych informacji od władz lokalnych, politycznych. Albo dziennikarzy, albo niewłaściwe zdjęcia i tak dalej. Tak jest. Więc teraz bardzo pilnują, żeby przypadkiem nie było tego typu informacji, a nawet żeby nie było informacji zbyt wcześnie, a nawet zauważyłem, że jeżeli chodzi na przykład o drugą brygadę pancerną, to oni te informacje puścili wtedy, kiedy im było wygodnie. Oczywiście. Nagle się odnalazła na froncie. Nagle. Znaczy jeden jej batalion. Tak, jeden. Ale odnalazła się, prawda? I to do tej pory była cisza, prawda? Cisza była przez prawie miesiąc, a tu nagle batalion się znalazł. Ja myślę, że to będzie w ten sposób. My nie będziemy mieli informacji, będziemy mogli tylko dedukować z ruchów jednostek, z kierunków, na których oni będą usiłowali Rosjan zablokować, co oni zamierzają zrobić, bo poza sferą propagandową, w której Ukraińcy ciągle jeszcze są do przodu, chociaż Rosjanie już zaczynają im deptać po piętach, a dlaczego to ja zaraz może dodam, powiem. Natomiast tutaj Ukraińcy wyraźnie starają się już oddzielić propagandę od rzeczywistych informacji wojskowych. Na początku to było zmieszane na początku wojny. Teraz mamy informacje propagandowe, mamy informacje takie, no jak to by można powiedzieć, dla pokrzepienia serc, gdzie tam mamy zestrzelenie jakiegoś Su-25. Tak, K-52 też. Ostatnio przez Nestrale, prawda? A tutaj, prawda, mamy, jeżeli chodzi o rzeczywiste ruchy wojsk i jednostek, to mamy ciszę. Bardzo zresztą słusznie. Słuszną jak najbardziej. My sobie z tym jakoś poradzimy. Ważne, żeby oni robili to, co potrzeba, a nie to, co media chcą. Dokładnie. I tutaj powiem o rosyjskiej propagandzie. Jak wiesz, prezydent Zełenski przemawiał do Organizacji Jedności Afrykańskiej i to przemówienie było kompletną porażką. Znaczy słuchało go 7 prezydentów, była obojętność albo po prostu oddalenie się. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem jest to wyraźny wpływ propagandy rosyjskiej, to jest jedno, i zaszłości z przeszłości, gdzie Rosja była pokazywana, ZSRR było pokazywane jako wielki przyjaciel wyzwalających się ludów Afryki. Tak. Po pewnym czasie te wyzwalające się ludy Afryki doszły do wniosku, że no cóż, rosyjska eksploatacja tak wiele się nie różni od tej brytyjskiej czy francuskiej, tylko jest prowadzona z poklepywaniem po ramieniu i opowiadaniem na temat braterstwa oraz ewentualnie braterstwa broni, jak się tam znajdowały rosyjskie bazy, prawda? Tak. Ale pewien
pewna symbolika pozostała. Ta symbolika dalej oddziałuje i rosyjska propaganda, która jest nieprawdopodobna, bo mamy lokalne mutacje Sputnika i RT News w językach Suahili, Sosa i kilku innych wiodących językach Afryki. Do tego dodajmy wagnerowców, którzy chętnie wysługiwali się różnym władzom różnych krajów Afryki Północnej. Tak. I do tego dodajmy jeszcze eksport. Co prawda tu był też eksport ukraińskich pilotów do pilotowania śmigłowców, które na wyposażeniu tamtych krajów są, ale dominowali piloci rosyjscy, którzy robili to za odpowiednio duże pieniążki. I cały czas w związku z tym istnieją nieformalne relacje do dowództw sił zbrojnych tych krajów od Rosji, od rosyjskiej strony. To jest nie do zbagatelizowania. Tak, a ja jeszcze powiem jedną ciekawą informację, którą ostatnio otrzymałem. Mianowicie pamiętasz to rabowanie zboża na Ukrainie przez Rosjan? Otóż nagle zjawiają się w Afryce dostawy zboża, które są sprzedawane tym krajom mającym tradycyjnie dobre stosunki z Rosją, ale w kiepskiej sytuacji, zwłaszcza żywieniowej, za dosyć niską cenę, jako dar narodu rosyjskiego. No właśnie. I ja głowę daję, że to jest to samo zboże. W ten sposób, podobno w ten sposób już zostało rozdysponowane 1 000 000 ton. To jest bardzo dużo. A odsuwa problemy społeczne w tych krajach na trochę później. Ale też załatwia jedną istotną sprawę, ich poparcia dla Rosji. Tak. I braku poparcia dla Zachodu, cokolwiek by robił. Tak. Ale w końcu ta Afryka Północna i tak przyjdzie z wyciągniętą ręką do Zachodu. No, bo nie ma innego wyjścia. Więc zobaczymy, jakie wtedy będą reakcje i rozmowy z nimi. 20 milionów ton zboża, które trzeba wywieźć z Ukrainy. Wąskim gardłem jest jeden, jedyny port rumuński, Konstanca. W Konstancy największa firma COVEX może przeładować 750 tysięcy ton miesięcznie, sporo. Ale właśnie ruszyła tak modernizacja torów kolejowych prowadzących do Rumunii. Dlaczego? Właśnie dlatego, po to, żeby udrożnić mocniej ten kanał. No, dlatego, że nasi drodzy słuchacze pewnie nie wiedzą, ale my już wiemy, że my możemy, że Rumunia zarobi na tym wywożeniu zboża. Zarobi, ponieważ ma infrastrukturę, portową, potężny terminal w Konstancji i mniejsze 3 terminale w innych mniejszych portach. Natomiast nasze porty są kompletnie nieprzygotowane do zboża. Nasi są zbyt zatkane. Tak, zatkane naszym zbożem. Na przykład Gdynia ma ten bałtycki terminal zbożowy, gdzie jest 6 milionów ton. Możemy przeładować 6 milionów ton, ale 5 milionów ton jest zajęte, to jest slot na zboże krajowe. Ale dowożenie z Odessy do Rumunii też jest o wiele krótszym szlakiem. Krótsze. A jeszcze dodajmy niezmodernizowaną, niezmodernizowaną linię kolejową z Przemyśla, tak, która powinna być zmodernizowana już 5 lat temu, ale jakoś tam ten projekt zniknął, rozpłynął się tajemniczo, prawda? I tutaj, no cóż, to będzie przejeżdżało przez nas tranzytem, to zboże będzie przejeżdżało przez nas tranzytem. Mogliśmy na tym zyskać? Nie zyskamy. Niestety, po raz kolejny. No, polski rząd był bardzo, bardzo szlachetny i podpisał taką, a nie inną umowę o współpracy, ograniczając możliwości zarobienia przez Polskę i polskie firmy, tak? Nie, to nawet nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że my nie mamy po prostu takiej infrastruktury, żeby to zboże przeładowywać. A, czyli bardziej w tą stronę. To co tam powiedziałem o tym ograniczeniu przez decyzje polityczne. Tam nie znam szczegółów tej umowy, bo ta umowa jakoś chyba nie była podana do szczegółowego zapoznania. Nie, tam naprawdę to, jeżeli chodzi o prywatne firmy, nawet kolejowe, cargo, które robią przewozy, to oni mówią jednoznacznie, my mamy tabor, ale nie ma infrastruktury. Nie ma po prostu tak rozwiniętej sieci kolejowej, nie ma baz przeładunkowych,
mamy trzy albo cztery i to one są zatkane tym, co idzie z zachodu i praktycznie na nasze własne potrzeby, co jest przeładowywane dla polskich firm. Nie mamy infrastruktury w portach, jeżeli w Gdańsku, takim porcie jak Gdańsk, nie wybudowano terminalu zbożowego, cały tak zwany terminal zbożowy to są dwa niewielkie magazyny i zdolności przeładunkowe rzędu 1,5 miliona ton rocznie, no to umówmy się, że Nastawiono w tej chwili w polskich portach, nastawiono się głównie na obrót kontenerowy. Dokładnie, dokładnie. Tu jest ten dylemat Napoleona, który spytał burmistrza Liesz, czemu na jego przyjazd nie oddano salw armatnich, na co burmistrz odpowiedział: Sir, powodów jest kilka. Po pierwsze, nie mamy armat. I na tym się skończyło. Dokładnie. No okay. Więc nie mamy armat. To zbliżajmy się do podsumowania naszego dzisiejszego. Więc sytuacja na froncie na 3/4 odcinków jest albo patowa, albo stabilna. Jeżeli chodzi o odcinek Siewiero-Doniecki, Lisiczańsk, myślę, że w ciągu tygodnia się rozstrzygnie, jak będzie wyglądało to wycofanie. Moim zdaniem Ukraińcy się na pewno wycofają, natomiast nieco głębiej. Jest pytanie, tak, czy ustalą sobie pozycję na Bachmucie, na wysokości Bachmutu, czy od razu gdzieś będą bronili Słowiańska, Kramatorska. Moim zdaniem wynikającym, że tak powiem, z pewnych doświadczeń jednak może byłoby lepiej zacząć bronić tego Bachmutu, potem się ewentualnie to znaczy wycofać. No, ale pas to przesłaniania w tamtym, tak, tamtej dokładnie. Linii ma sens, żeby ma sens. Przygotować się dobrze pozycje, na linii Słowiańska. Tak. Tak jak mówię, są duże szanse na to, żeby Ukraińcy powtórzyli to, co zrobili Finowie w 1944 roku pod Tali i Hantalą. Potrzebne oczywiście, powiedzmy od razu, wszystkie dostawy uzbrojenia z Zachodu muszą nie dość, że być utrzymane, muszą być zwiększone, bo potrzeby są ogromne. Dalej jest ten problem, że Ukraińcy mają ludzi, których nie można inaczej wyposażyć jak lekką piechotę, a lekkiej piechoty to oni mają dosyć. Potrzebne są oddziały zmechanizowane. Które będą miały zdolność przełamania. Dokładnie. Potrzebna jest obrona przeciwlotnicza i to bardzo, żeby Rosjanie nie zaczęli po raz kolejny rajdować. Tak. Potrzebne są jednostki saperskie i dla nich potrzebny jest sprzęt, bo tutaj dla jednostek inżynieryjnych i saperskich tego sprzętu jest, jak mówią Ukraińcy, cały czas za mało. Robi się łatankę starym sprzętem sowieckim, ale to wiadomo, na długo nie wystarczy. Także potrzeby są duże, oby te dostawy były jak największe. No pancerhaubice przybyły w końcu na Ukrainę i robotę robią. Ale jest to na razie mniej niż dywizjon, dopiero ma być dywizjon. Dokładnie, aczkolwiek z tym wyposażeniem, jakie przybyły, to można powiedzieć, że one mają wartość dywizjonu. Tak. Tak samo zresztą jak nasze kraby, o których Ukraińcy mówią, że te 18 sztuk to mają wartość co najmniej dywizjonu całego. Także można no to jest, te 18 sztuk to jest sztuk dywizjon, tylko jak oni używają ich w użyciu bateriami, to one są ekwiwalentem prawie jak dywizjon ichniejszej artylerii. Dokładnie, zresztą to jest, dlaczego mówię, mają wartość dywizjonu. U nich są inne stany, u nich jest inny system organizacji. W baterii jest mniej dział samobieżny. Tak. Jest mniej artylerii samobieżnej. We vlogu moim nagranym wczoraj, który dzisiaj będzie emitowany, odniosłem się też do redaktora Rozenka z Tok FM, który stwierdził, że polskie kraby są takie, za ciężkie, za drogie, za to, za tamto. Lepsze byłyby lekkie, holowane, bardziej operacyjne. Pozwoliłem sobie zrobić tam dosyć konkretną odpowiedź do pana Rozenka. Już tutaj nie będę tego rozwijał, ale czasami ktoś, jak się nie zna, nie powinien się odzywać. Tak, ja powiem tylko tak. Jeżeli artyleria holowana jest tania, to nie jest ani dobra, ani lekka. Jeżeli jest dobra i lekka, to nie jest tania.
jeżeli jest dobra, to nie jest ani lekka, ani tania. No i to tak możemy. Ja tam popełniłem takie szersze wyjaśnienie. Tak. Tu jest wiele przykładów. Między innymi, nie wiem, czy pamiętasz straszliwą klęskę wieloletniego projektu chińskiego z lekką chałbicą dla piechoty morskiej 120 mm. Oni to zrobili jako rozkładane, które Norinco to robiło, jako rozkładane, które można było przewieźć na brzeg, złożyć i zacząć od razu obrabiać ewentualny opór. Te chałbice się rozpadały przy strzale. Przy którymś tam strzale. Tak, jest ewenement historyczny. Bo były lekkie, miały być bardzo lekkie. Ale jest ewenement historyczny co do takich zdarzeń. To jest artyleria górska, którą po demontażu na kilka głównych komponentów, zespół lufy z zamkiem, bez tarczy oporowej często, te same lemiesze, płozy, ogony, różne tego typu rzeczy, koła, to było transportowane na mułach, ale tam kaliber się zasadniczo zatrzymywał na 65 mm. 75 mm. Bardzo interesujące tutaj rozwiązania mają do tej pory Włosi. Tak, ale królowało już w czasie I wojny światowej, potem jeszcze w czasie II, to były górskie armaty lub haubice 65 mm. 65 mm. Takiego małego kalibru, ale dało się je rozłożyć na tyle elementów, żeby dało się je transportować mułami w górach. Dokładnie, i to miały obie strony. Austriacy mieli bardzo dobre górskie armaty Skody, używane jeszcze w czasie II wojny, a tutaj Włosi też mieli, no i tak mówię, te 75 w czasie II wojny były dosyć dobrze znane i były, no teraz też Włosi mają tego typu rozwiązania, to całkiem niezłe. Ale to jest wszystko, właśnie co można dedykowane zrobić, do ich strzelców alpejskich. Tak, do ich strzelców alpejskich, do ich oddziałów górskich. I w sumie no to jest wszystko, co można zrobić, jeżeli chodzi o lekką artylerię kalibru większego niż 30 mm. No, co innego są moździerze, które da się w łatwiejszy sposób rozkładać. Dokładnie, do tylko że jak to z tego typu bronią ostromotorową zasięg jest jaki jest. Dokładnie. Dlatego ciągle ktoś, kto się tym zajmuje... Torową. Zasięg jest jaki jest. Tak, ale dlatego cały czas są te kalibry armat lub armatochałbic górskich niezbyt duże, ale cały czas są, bo są bardziej rozkładalne i przez to manewrowe w takim terenie. Dokładnie. Dobrze. Szanowni Państwo, omówiliśmy sytuację na froncie, dorzuciliśmy kilka ciekawostek i smaczków dotyczących tej częściowej mobilizacji w Rosji, wagnerowców, trochę zmian w dowództwie. Zjechaliśmy terroryzm państwowy przy atakach na zaplecze ukraińskie z wykorzystaniem różnego rodzaju rakiet na obiekty cywilne. Trudno dodać w tym momencie zbytnio więcej. Oczy wszystkich muszą się zwrócić na Madryt i na to, co po spotkaniu G7, które się chyba właśnie kończy, tak? Tak, dokładnie. Będzie robione właśnie tam w Madrycie, ale słyszy się dużo o kolejnym pakiecie sankcji względem Rosji. Tak. Słyszy się dużo o zwiększeniu zaangażowania we wsparcie Ukrainy oraz bardzo ważne rzeczy o tym, jaka ma być pula, bo to powiedział Stoltenberg, czyli 300 tysięcy żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego w obrębie Europy powinno być w o wiele większym statusie gotowości, co oznacza w wielu przypadkach rozbudowę sił zbrojnych i tu są różne nadzieje na to, że być może właśnie da się skorzystać ze środków natowskich w ramach naszego planu rozbudowy armii polskiej, aby ona była głównym beneficjentem tego zwiększenia. I być może w tym tkwi ten upór aktualnego rządu w parciu ku rozbudowie, bo może jest coś, czego my jeszcze nie wiemy, a bazuje tak właśnie było na planach ekonomicznych NATO. Być może będzie można część naszych sił przenieść do natowskich sił szybkiego reagowania. I wzmocnić to strumieniem pieniądza stamtąd, co by nie było naprawdę złe. Co by nie było złe, co już by podnosiło, przy okazji podnosiło naszą gotowość bojową, bo tam jest
czas reakcji bardzo ściśle wyznaczony. Dokładnie. Szanowni Państwo, dziękujemy za poświęcony dziękujemy czas. Bardzo. Dziękujemy za udostępnianie, lajkowanie, komentowanie. Zachęcamy do wsparcia tym, którzy nas wspierają. Już dziękujemy i do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia. Nadawał kapitan Lisowski wzmocniony Markiem Meissnerem. Pozdrawiamy. Do widzenia. Pozdrawiamy. Cześć.